Jesteśmy dzisiaj na wrocławskim torze wyścigów konnych. Pierwsza atrakcja czeka już na chłopaków. Idziemy właśnie pojeździć konno. Zajęcia rozpoczęliśmy od krótkiego spaceru po stajni. Chłopcy dowiedzieli się, jak żyją konie, poznali ich zwyczaje, dowiedzieli się, co lubią, a za czym nie przepadają. Instruktorzy pokazali, jak należy zachować się przy zwierzętach. Następnie przeszliśmy do pielęgnacji i budowania relacji z koniem. Chłopcy ubrali kaski i przy pomocy instruktorów usiedli na koniu. Zrobili krótki spacer wkoło stajni i wjechali do hali. To właśnie tu stawiamy pierwsze kroki na ląży, czyli długiej linice, na której instruktor trzyma konia. Instruktorzy przeszli do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Obejmowanie konia, kręcenie młynka, siadanie bokiem w siodle oraz jazda tyłem. Dzięki tym ćwiczeniom dzieciaki rozgrzały mięśnie i poczuły się pewniej jadąc na koniu. Przekonali się, jak to jest rzucić kolejny bieg i poczuć prędkość podczas jazdy konnej. Zajęcia zakończyliśmy, odprowadzając konie do stajni. To był cudowny dzień. Jak było? Fajnie! A co Ci się podobało najbardziej? Szybki drugi bieg. Drugi bieg Ci się podobał? Będziesz prawdziwym kowbojem? Tak. A co to ten drugi bieg? Że się koń szybko jechał. Nie, jak chcesz, żeby jechał szybciej koń, to... Ty się nie bałeś jechać do tyłu? Bo ja nic ja też. Nie boję. Okay. A boisz się, Cika, się boisz, dziadko z bombami. Tak mi bojałeś. Przyjdziemy jeszcze? Jeszcze tu. Tak! On się wystraszy. Przepraszamy, chodźcie. Przepraszamy.